Ostatnio, chociaż może nawet nie ostatnio, ale sporo myślę o intencji i staram się wszystko to, co robię, robić z jakąś intencją. Także daję sobie zawsze chwilkę przed różnymi aktywnościami, żeby zastanowić się, z czym w to wchodzę. Lecimy. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to następny odcinek w ramach serii Wszystko, co wiem, w której to dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami na przeróżne tematy i bardzo często wychodzę naprzeciw temu, o co mnie pytacie. Partnerem serii jest marka Health Labs Care, czyli producent suplementów diety i kosmetyków, które są poparte nauką, są super jakości i są ze mną od lat. Jeżeli macie ochotę być częścią tej serii, to obserwujcie mnie koniecznie na Instagramie, gdzie często pytam Was o to, na jakie odcinki macie ochotę, Karolina Sumańska, i komentujcie też tutaj, bo jestem obecna, czytam, sprawdzam i właśnie dzisiejszy odcinek powstał, dlatego że okazało się, i nie ukrywam ku mojemu lekkiemu zdziwieniu, że jest to temat, który interesuje sporo osób. Będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć swoją zajawkę i początkowo, kiedy usłyszałam, przeczytałam to hasło, pomyślałam sobie, ale dlaczego jestem o to pytana? I potem zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście ten temat robienia rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, czy poświęcania wolnego czasu na to, co jest dla nas ciekawe i co nas rozwija, co sprawia nam frajdę, to jest jakiś taki wątek, który u mnie się pojawia. Ja po prostu może nie myślałam, że jakoś specjalnie się na tym znam, ale kiedy pomyślałam sobie, że może podejmę się tego wyzwania w ramach serii Wszystko, co wiem, i zaczęłam sobie rozpisywać, oczywiście mam tutaj swojego asystenta, którego wy nie widzicie, laptopa, zaczęłam sobie rozpisywać różne swoje przemyślenia, żeby stworzyć dla Was jakąś spójną pigułkę wiedzy i rozkmin, to pomyślałam sobie, okej, ja przeszłam całkiem długą drogę, żeby być w miejscu, gdzie rzeczywiście buduję sobie swój czas wolny takimi rzeczami, które naprawdę mnie kręcą, ale absolutnie nie byłam w tym, myślę, dobra. Jest to umiejętność i podejście do życia, które towarzyszy mi od stosunkowo niedawna. Wielu rzeczy musiałam się nauczyć, wielu rzeczy musiałam się oduczyć, więc tym bardziej wydaje mi się, że podsumowując, jestem odpowiednią osobą, żeby się na ten temat może wypowiedzieć, bo jeżeli ja tak miałam i udało mi się to zmienić i teraz te zajawki posiadam i bardzo sobie to chwalę, no to pewnie nie jestem jedyna i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wyjdzie z oglądania tego odcinka z poczuciem, że nic straconego, nie, oczywiście trochę się nabijam, wiadomo, że nic straconego. To jest temat, który może się wydawać bardzo błahy. Okej, znajdź zajawkę, znajdź hobby, w sensie wiele z nas mówi, nie wiem, nie mam na to czasu, wiadomo, że gdybym miał czas, to realizowałbym jakieś swoje zajawki, ale mi się wydaje, że wiele z nas ma jednak ten czas wolny, tylko często spędza go może w sposób, który nie jest do końca przemyślany, albo w sposób, w który wydaje nam się, że nie wiem, wszyscy spędzają czas, albo po prostu jesteśmy zmęczeni i mamy poczucie, że już nie, trochę szkoda energii na jakieś nowe aktywności. No, oczywiście, to jest kwestia indywidualna, każdy decyduje sam, co robi ze swoimi, nie wiem, wieczorami czy weekendami, ale wierzę, że jeżeli są wśród Was osoby, które poszukują swoich zajawek, to te kilka moich przemyśleń da Wam do myślenia i wyjdziemy z tego robiąc więcej ciekawych rzeczy dla nas samych. Zacznę od tego, jak miałam kiedyś, trochę mi zajęło przeanalizowanie tego i wypisałam sobie parę takich zasadności, które mnie opisywały przez wiele lat, w sumie od dziecka, choć nie chcę może tutaj, wiecie, iść w filozoficzne, historyczne retrospekcje, bo to by nam zajęło pewnie z 2 godziny, ale mam kilka takich podpunktów, które moim zdaniem są ważne. Zaczęłabym od tego, jak myślałam kiedyś, albo co ukształtowało mnie w taki sposób, że było mi trudno w dorosłym życiu zrozumieć i wiedzieć, na co mam ochotę i co taką moją zajawką, czy takim moim hobby może być. Myślę, że taki pierwszy trochę błąd myślowy, z którym się spotkałam i którego doświadczyłam, to jest to, że starałam się być świetna we wszystkim, co robię. Więc początkowo różne fajne aktywności, które lubiłam jako dziecko, typu taniec, śpiew, sport, stały się bardzo szybko dla mnie przestrzenią, w którym chciałam osiągnąć jak najwięcej, albo przetransformowałam przez różne swoje zajawki w pracę. I tutaj nawet mogę doliczyć, nie wiem, podróże czy chodzenie po restauracjach, bo kiedy zaczynałam kanał na YouTubie jako nastolatka i potem jako studentka, to dzieliłam się też tym, co,
co lubię, w związku z czym nie do końca było to takie frywolne, hobbystyczne odkrywanie czy przeróżnych miejsc, czy właśnie aktywności, tylko było to podszyte jakimś interesem właśnie zrobienia z tego filmu, przetransformowania to właśnie w jakąś ścieżkę zawodową, czy robienie czegoś jak najlepiej dla jakichś osiągnięć na przykład szkolnych. Tak więc tutaj mamy już taki pierwszy problem, pierwszą lampkę alarmową. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że jako młoda osoba często nie miałam czasu mieć hobby, bo te rzeczy, które lubiłam, tak jak powiedziałam, zaczęłam robić bardzo intensywnie w jakimś celu i nie zostawiłam sobie czasu na to, żeby zastanowić się, jakie inne rzeczy chciałabym rozwijać, może które jeszcze chciałabym odpuścić i przez to nie wiedziałam, co sprawiłoby mi frajdę. Weszłam w taki mocny tryb automatu i no, jestem przekonana, że nie jestem w tym sama. A co za tym idzie, nie wiedziałam do końca, co tak naprawdę lubię dla samego robienia, lubienia właśnie dla tej wspomnianej wcześniej przyjemności i frajdy. I taki ważny element, który myślę spotyka nas w czasie dorastania, to jest to, że trochę nie skupiamy się na tym, na co mamy ochotę i co chcielibyśmy robić, tylko też podglądamy, co robią nasi rówieśnicy. Wiadomo, że poczucie przynależności wśród rówieśników w szkole jest bardzo, bardzo ważne i czasami wydaje nam się, że będziemy fajni, jeżeli będziemy robić te rzeczy, które robią inni, ubieramy się podobnie, słuchamy podobnej muzyki, czy zapisujemy się na podobne zajęcia, no i przez to tym bardziej oddalamy się od tego, co realnie kręciłoby nas tutaj w serduszku. I taka myśl, która do mnie przyszła, która jest trochę smutna, to jest to, że to, co tak przeczuwałam, że jest dla mnie ważne i sprawia mi frajdę, nie uważałam za swoje hobby. Wydawało mi się, że zajawką musi być, wiecie, szermierka albo robienie ceramiki, a takie rzeczy, które na przykład bardzo lubiłam, jak choćby nie wiem, chodzenie do restauracji, czy właśnie gotowanie, czy spacery, wydawało mi się być niewystarczająco ważne, żeby zaliczyć to jako hobby. Powiem wam, że z jednej strony przez długi czas jako dorosła osoba byłam bardzo zajęta i właśnie nie miałam przestrzeni na to, żeby to swoje hobby znaleźć, ale te rzeczy, które naprawdę lubiłam robić w wolnym czasie, były przeze mnie samą unieważniane, bo wydawało mi się, że przecież hobby musi być czymś niesamowicie, nawet nie wiem jakim, wiecie, nawet brakuje mi słowa, czymś ważniejszym niż to, co lubię ja, prawda? Smutne strasznie. No i to, co odkryłam, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, już tak kontynuując ten wątek, że naszym hobby, naszą zajawką może być wszystko. Nikt nie ma prawa ocenić tego, czy twoje hobby jest wystarczająco ważne, rozwojowe i czy się zalicza do działu fajnych hobby. I najbardziej chyba przykre jest to, że my często sami siebie najmocniej oceniamy, bo no nie wiem, ja nie chodzę po ulicy, nie zastanawiam się, ale ten pan ma dziwne hobby, tylko myślę sobie fajnie, że robi coś, co sprawia, że przejdzie do innego świata, jest w takim stanie flow. I powiem wam, że naczytałam się wielu książek, słuchałam się wielu podcastów i przez lata miałam taki kompleks, że myślałam sobie, nie mam takich aktywności w swoim życiu, gdzie nie istnieje dla mnie reszta świata, gdzie zatracam się w tej aktywności i czerpałam z różnych filozofii i tak zdrowo, myślę, zazdrościłam ludziom, myślałam sobie, kurczę, chciałabym mieć taką rzecz, która też mi daje tą niesamowitą satysfakcję i przyjemność i obecność w tu i teraz. No i musiałam zdać sobie sprawę, że ja te rzeczy mam, tylko ja tych rzeczy nie doceniałam. Ja nie pozwalałam tym rzeczom być ważnymi. Wydawało mi się właśnie, że to musi być coś jakiegoś niesamowicie odkrywczego. A druga rzecz, która była takim moim odkryciem, to jest właśnie to, że to hobby, o tym mówiłam wielokrotnie, to hobby ma być nawet taką aktywnością, w której nie jesteśmy za dobrze, żeby nas nawet nie kusiło, żeby zrobić z tego właśnie naszą karierę, albo żeby stać się mistrzem świata i startować w konkursach. I znowu, możemy to robić, to jest totalnie okej. Okay. Myślę, że mój przekaz jest bardziej dedykowany osobom podobnym do mnie, które są z założenia takimi osiągaczami, więc możliwe, że ktoś, kto jest po przeciwnej stronie tego spektrum, zupełnie się z tym nie utożsami, ale mi to bardzo pomaga, kiedy robię rzeczy po prostu po nic, kiedy robię rzeczy, które nic nie wnoszą teoretycznie nic nie wnoszą do świata, do mojego życia, nie prowadzą mnie w stronę właśnie, nie wiem, mistrzostwa, czy jakiejś korzyści, czy finansowej, czy jakiejkolwiek społecznej, nie wiem. I to jest ciekawe, bo teraz jestem w miejscu, gdzie
mój grafik jest dosyć pełny, ale jest pełny właśnie różnych rzeczy, które mnie strasznie ekscytują, więc long story short jest takie, że udało mi się znaleźć takie aktywności, które rzeczywiście mnie strasznie, strasznie kręcą i nie mogę się ich doczekać i wtedy nie myślę o przysłowiowym Bożym świecie, ale to jest stan, do którego naprawdę dochodziłam latami, zadając sobie wiele pytań, próbując różnych rzeczy, konfrontując się z różnymi swoimi przekonaniami, więc Wam daję taką esencję tego, do czego doszłam i przygotowałam dla Was kilka takich właśnie podpunktów, takich pytań, takich propozycji, które mogłyby, mam nadzieję, że tak się stanie, naprowadzić Was krok po kroku na to, czemu chcecie dedykować swój wolny czas i mam nadzieję odnaleźć ten stan, kiedy rzeczywiście nie możecie się doczekać, że będziecie robić coś tak totalnie dla siebie, co uważam, że jest po prostu najlepsze ever. Pytanie numer jeden, które warto sobie zadać, to jest pytanie, co lubiłaś, lubiłeś robić jako dziecko i to też pojawia się w wielu takich warsztatach rozwojowych, czy kiedy rozmawiamy z ludźmi o tym właśnie, jak znaleźć swoją drogę i zrozumieć jakby swoje powołanie, co zapala w nas ten płomień wewnętrzny i wiecie, kiedy ja myślę sobie o takiej małej Karo, jeszcze niezmąconej przekonaniami, społecznymi oczekiwaniami, takiej, która jest w tym swoim świecie kreacji i po prostu nic ją nie interesuje, jest przeszczęśliwa i jest obecna, to widzę ją po prostu tańczącą, śpiewającą, robiącą przeróżne artystyczne rzeczy na scenie, wymyślającą różne stylizacje właśnie z 10 pierścionkami na obu palcach, po prostu z jakimiś spinkami, która ekscytuje się właśnie tym występowaniem, tworzeniem, ale też ta cała warstwa estetyczna jest dla niej bardzo, bardzo ważna. I jak się do tej Karo dogrzebałam i sobie ją przypomniałam i się z nią na nowo przywitałam, to ona mnie naprawdę w dużym stopniu doprowadziła do miejsca, gdzie zrozumiałam, co jest dla mnie fajne teraz jako w dorosłym życiu i podobnie było ze sportem, też zawsze byłam bardzo aktywną osobą, która lubiła rywalizację, która uwielbiała gdzieś tam challenge'ować swoje ciało, ale też robić to z innymi ludźmi, więc ten wątek artystyczny, ten wątek sportowy, ten wątek modowy to są takie trzy rzeczy, które mocno wybrzmiewają, dzielę się tym dlatego, że pomyślałam, że to może będzie dla Was jakoś inspirujące. Też pamiętam jako dziecko, że najbardziej na świecie ekscytowały mnie podróże, wyjazdy. Żyłam po prostu od wakacji jednych zimowych do letnich z rodzicami i wyobrażałam sobie przeróżne wyjazdy, odkrywanie świata i to było coś, co po prostu mnie nakręcało przez cały rok. Także te cztery w takim razie wątki wiodące wróciły do mnie, gdy zaczęłam właśnie przypominać sobie, co lubiłam robić jako dziecko. Druga rzecz, którą mam zapisaną, to jest próbowanie różnych rzeczy. To, że dla mnie było dosyć proste, żeby wskazać, że okej, jako dziecko lubiłam to, więc teraz sobie pójdę, nie wiem, właśnie potańczyć, czy sobie pogram w tenisa, to nie znaczy, że to jest Twoja historia. Myślę, że fajnie jest sobie potestować różnych aktywności, których nie znamy, albo aktywności, które wydają nam się super fajne, może się okazać, że wcale nie są. I jeżeli się właśnie okaże, że to nas w ogóle nie jara, no to tym bardziej uważam, że drogą eliminacji nas to przybliża w stronę czegoś, co nam się spodoba. I myślę, że taka weryfikacja tego jest bardzo fajna. Ja na przykład miałam jakąś właśnie wizję siebie robiącej ceramikę i fajnie było na jednych zajęciach, ale ja na przykład zdałam sobie sprawę, że to jest kompletnie nie dla mnie, dlatego że ja lubię otaczać się bardzo pięknymi rzeczami, a niestety osoba, która jest początkującym twórcą ceramiki, nie robi za ładnych rzeczy i dla mnie idea tego, że mam tworzyć jakieś brzydkie rzeczy i nie wiem, co z nimi robić, była zupełnie nieatrakcyjna. Może kiedyś wrócę i podejmę się tego, chociaż powiem Wam, jako dziecko dostałam kiedyś koło garncarskie, takie małe, dziecięce, domowe i chyba ani razu go nie użyłam, więc może to też jest dobry znak, ale taka kolejna rzecz, którą mam zapisaną, to jest to, żeby też próbować rzeczy, których nie lubiliśmy jako dzieci, bo to, że wcześniej nam się coś nie podobało, to nie znaczy, że nam się nie spodoba w dorosłym życiu. To, że nas coś przestraszyło, uprzedziło, może nas zniechęcać do tego, żeby testować w dorosłym życiu, a my też się zmieniamy i myślę, że warto jest dawać szansę rzeczom, których nie byliśmy fanami, ale też dawać po prostu drugie szanse, bo może to, że dana aktywność nie była dla nas ekscytująca, wcale nie wynika z tego, że to nie jest dla nas miłe, tylko na przykład, nie wiem, mieliśmy tego dnia zły humor, czy była brzydka pogoda, czy
akurat coś nas rozbolało i przez to dana rzecz nam się kojarzy z czymś negatywnym, więc tak, ja bym dawała szansę też rzeczom, do których nie jesteśmy przekonani, albo właśnie rzeczom, które mogą nam pozornie wydawać się nieatrakcyjne. Na przykład ja ostatnio byłam na Wake Parku i byłam przeszczęśliwa i to po prostu jestem zachwycona tym sportem, ale byłam mega sceptycznie nastawiona, bo ubzdurałam sobie, że sporty wodne są dla mnie denerwujące, frustrujące, nie lubię ich, nie lubię się zanurzać i nie lubię, bo jest mi zimno, a zostałam namówiona przez mojego brata, za to jestem bardzo wdzięczna i okazało się, że to jest ekstra, że to jest sport wodny, ale zupełnie inny, ma też ten element powiedzmy latania, czy jechania i strasznie, strasznie mi się spodobało, więc dawanie szansy rzeczom, które albo nam się kiedyś nie podobały, albo nie brzmią zbyt atrakcyjnie, też jest moim zdaniem super. Kolejna rzecz, to też bardzo pokrewne, to jest robienie rzeczy z bliskimi. Uważam, że po prostu to jeszcze bardziej wzbogaca nasze doświadczenie, wzbogaca na pewno nasze relacje, bo doświadczanie wspólne umacnia więzi, więc to też jest bardzo fajne. A dwa, przeróżne aktywności robione z ludźmi, których kochamy, mogą nam się zupełnie inaczej jawić i mogą nam zostać odczarowane. Raczej my możemy sobie je rozczarować? Może i rozczarować. Kolejna rzecz to jest robienie rzeczy też z obcymi. To też może być ciekawe doświadczenie, bo w momencie, kiedy idziemy na jakieś zajęcia grupowe z obcymi ludźmi, pokazujemy zupełnie inną stronę siebie. Nie sugerujemy się tym, jak postrzegają nas nasi bliscy, nie wsadzimy się naszych bliskich, wiemy, że to są obcy ludzie, więc oni nic sobie nie myślą o tym, w jaki sposób my się zachowamy, nie wiem, na zajęciach aktorstwa. To akurat myślę, że jest dobra rzecz, którą można robić z obcymi, tak? Bo tutaj nie ma tego elementu właśnie, że nas oceni ktoś, kto nas zna, więc ja na przykład nie wiem, byłam na wyjeździe jogowym z obcymi ludźmi i bardzo, bardzo to było wzbogacające i ciekawe i zupełnie inne doświadczenie niż to, gdybym robiła to z bliskimi osobami. No i myślę, że to jest dosyć fajny wniosek, który właśnie teraz wymyśliłam, że właśnie często my się wstydzimy naszych bliskich i przy obcych pewnie też się dużo osób wstydzi, ale to jest trochę innego rodzaju wstyd i myślę, że to jest bardzo ciekawe. No właśnie, nawet sobie zapisałam, że możesz pojechać na kurs, możesz pojechać na jakiś warsztat, po prostu tak się zanurzyć trochę w tej nowej aktywności i ją po prostu przetestować. Może się okazać, że jest super, może się okazać, że nie jest super i ta idea właśnie metody prób i błędów i testowania myślę, że jest tutaj najważniejsza, żeby nie wywierać na sobie presji, że od razu znajdziemy swoje hobby. I ostatnia rzecz, którą mam tutaj zapisaną, to jest nuda. I to jest myślę bardzo, bardzo, bardzo ważny. Bardzo ważny podpunkt, dlatego że my często nie mamy czasu i przestrzeni na to, żeby w ogóle zapytać się siebie, na co mamy ochotę i co lubimy. Myślę, że to było moje takie w cudzysłowie przekleństwo przez wiele, wiele lat, no bo kiedy masz tak zajęty czas, to masz ochotę wieczorem leżeć na kanapie i nic nie robić i to też jest okej, i to jest też zrozumiałe. A w momencie, kiedy zwolnisz sobie trochę przestrzeni, nie wiem, przeglądasz sobie fajne magazyny, czy nawet sobie gdzieś tam popatrzysz w sieci, popatrzysz na ludzi, obejrzysz jakiś film, ale z taką ogromną ciekawością, otwartością i luzem, może nagle przyjdzie do ciebie pomysł na to, co chciałbyś zrobić i jak chciałbyś świadomie, intencjonalnie chciałabyś poświęcić, zagospodarować swój czas wolny i myślę, że to też jest fajne, ważne i trudne. To jest znalezienie takiego balansu, ja o tym też mówię wielokrotnie, między tym, co robimy dlatego, że jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy odpocząć, czyli właśnie dlatego lądujemy na tej kanapie, a tym miejscem, kiedy warto się przełamać i mimo wszystko wyjść i podjąć jakąś aktywność. I to jest kwestia, która myślę, że już leży po stronie każdego z nas, żeby zdecydować, czy odpuszczamy, czy właśnie się motywujemy, bo wielokrotnie, kiedy jesteśmy zmęczeni, znużeni, wydaje nam się, że potrzebujemy poleżeć, a tak naprawdę potrzebujemy się ruszyć. No i pewnie wiecie, jak to jest, kiedy macie jakąś swoją zajawkę, to czasami nie ma znaczenia, czy jesteście zmęczeni, po prostu strasznie chcecie to robić i myślę, że to jest piękne i powtórzę to jeszcze raz. Ja przez wiele lat poszukiwałam, przez wiele lat zastanawiałam się, jak to jest mieć taką rzecz, którą chce ci się robić, która jest tak po prostu dla ciebie, bo zawsze miałam motywację do pracy, miałam motywację do spędzania czasu z bliskimi ludźmi, ale do takich zajawek tylko dla mnie jakoś nie miałam serca, po prostu nie umiałam znaleźć tych rzeczy, nie umiałam znaleźć tej iskry w sobie i myślę, że taka droga samopoznania, taka droga, no jakkolwiek by to nie brzmiało banalnie, ale jakiejś takiej życzliwości do siebie, takiego zaprzyjaźnienia się ze sobą prowadzi nas do tego, żeby po prostu przykładać ogromną wartość
dawać ogromną wartość temu, że robimy rzeczy po prostu dla siebie, po prostu, bo chcemy, po prostu, bo nam to sprawia frajdę, ale tak jak powiedziałam, to jest droga. To jest droga przez zwalnianie przestrzeni, poprzez nudę, próbowanie rzeczy, eliminowanie rzeczy, robienie rzeczy czy z bliskimi, czy z obcymi, przełamywanie się, żeby właśnie wyjechać na jakiś wyjazd, czy zapisać się na jakiś kurs, stwierdzić, że coś nam się nie podoba, zrobić rzeczy, których może wcześniej nie lubiliśmy i finalnie zapytać się siebie, co lubiliśmy jako dzieci, które beztrosko bawiły się i nie istniał dla nich świat zewnętrzny. Kochani, na koniec powiem Wam, jakie są teraz moje hobby. Teraz mówię dumnie, że moim hobby jest chodzenie po restauracjach i po kawiarniach. Uwielbiam jedzenie. Moim hobby jest też gotowanie z bliskimi, jedzenie z bliskimi i celebracja. Moim hobby są piękne hotele i odwiedzanie ich, ale też podróże oczywiście wszelakie. Moim hobby jest śpiewanie, moim hobby jest tańczenie, moim hobby są masaże. Wcześniej myślałam, że chodzenie na masaż może być czymś hobby. Moim hobby, moją zajawką są masaże i różne zabiegi dla twarzy i ciała, ale też nauka języków obcych czy nauka gry na instrumentach, to też mnie strasznie kręci. Natomiast obecnie dużym elementem mojego życia jest tenis i bardzo jestem szczęśliwa, że mogę powiedzieć, że tenis wrócił do bycia moją zajawką dla mnie, a absolutnie nie żadnym elementem po prostu współzawodnictwa i wewnętrznej, a raczej też zewnętrznej tyrki. Także kto słuchał mojego odcinka aktywności fizycznej, o mojej ciężkiej historii z aktywnością fizyczną, ten wie. Ale tak, teraz moją ogromną zajawą jest tenis. Moją ogromną zajawą jest też właśnie moda i szeroko pojęte piękno. Także czekajcie na nadchodzący odcinek o aktywności sportowej, bo tak jak Wam chyba ostatnio wspomniałam, jawi się na horyzoncie odcinek o tym, jak też tą relację ze sportem sobie ułożyłam i jak mogę z tego sportu się na maksa cieszyć, jak kocham być aktywna. Boże, moim hobby jest też pilates, w sensie tych zajawek jest strasznie dużo. Nie jestem w nich żadna, po prostu je lubię, staram się robić je jak najczęściej i tego życzę Wam z całego serca. Więc dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze hobby, jakie są Wasze zajawki. Może poszukujecie, może coś ostatnio przetestowaliście, może Wam się spodobało, może Wam się nie spodobało. Dajcie znać naprawdę, czy ta krótka opowieść z mojej strony była dla Was wartościowa. Porozmawiajmy w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu z serii Wszystko co wiem, której partnerem jest marka Health Labs Care i my się widzimy już za tydzień w kolejnym filmie. Buziaczki.